Witajcie traderzy z tej strony Chiri, analityk Gambitu Tradera. Dzisiaj porozmawiamy sobie o surowcach, czego na nich nie robić w obecnym czasie geopolitycznym. Jak wiecie, w nocy z 4 na 5 listopada mamy wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Fundamentalne wydarzenie, które będzie miało wpływ na globalny kierunek na wszelkich rynkach. Co to dla nas oznacza, dla traderów? Zapraszam i popatrzmy. I zacznijmy od złota. Jeżeli mamy przed sobą tak duże wydarzenie, którego rynek nie potrafi tak naprawdę wycenić, bo zobaczcie sobie na, tak jak ja zrobiłem, na sondaże, które są, na czyste sondaże, nie mówię tutaj teraz o głosach elektorskich, ale czyste sondaże, które dają szansę typu 49% na Trumpa, 51% na Kamalę, 48% na Trumpa, 52% na Kamale. To są minimalne i marginalne różnice, których nie da się wycenić po prostu. Więc rynek oczywiście może na coś grać i na coś liczyć, natomiast każdy wynik spowoduje nam na rynku karuzelę. Dlatego moja porada dla was jest taka, wiedząc to, nie bawimy się w granie typu swing. Nie trzymamy pozycji kilka dni. Wchodzimy pozycję rano, po południu i zamykamy ją tego samego dnia. Mamy ostatnią chwilę przedwyborczą. Nie wiadomo, kto, co, jaki news zaraz może wypłynąć tuż przed samymi wyborami. I bezpiecznie jest naprawdę grać sobie intraday na mniejszym interwale. I to właśnie sobie robimy na grupie Gambit Tradera, na którą was serdecznie zapraszam. Link, jak do tej dołączyć, jest w opisie i na końcu tego filmu. Na złocie, zobaczcie, co się stało. Dostaliśmy tutaj masywny spadek, fundamentalny, czysta, emocjonalna świeca. Co to dla nas oznacza? To oznacza, że ona jest pusta. Ona jest pusta, tutaj mieliśmy małą płynność międzyświecową, która została domknięta. Dodało to reakcji do naszej strefy na long, którą na grupie obserwowaliśmy. W tej strefie dostaliśmy sygnał. No i w tym momencie, po wybiciu tego szczytu, zajęliśmy pozycję i czekamy na dalszy rozwój wydarzeń. Pozycja zajęta, dzisiaj będzie też zamykana. I to podkreślam jeszcze raz, nie warto zostawiać pozycji na weekend w tym czasie, nie warto też czekać do wyborów. Jeżeli ktoś jest w jakichś większych zyskownych pozycjach, sugerowałbym zastanowienie się poważnie nad tym, jaki efekt na tę pozycję może mieć decyzja wyborców w Stanach Zjednoczonych. Dobrze, przechodzimy dalej. Tu mamy złoto. Złoto się ładnie rozwija, buduje. Trend na złocie mamy zdecydowanie jednoznaczny. Nie ma o czym tutaj mówić. Tutaj mieliśmy RSI zupełnie rozładowane. Dostaliśmy formację świecową. No, nas to skusiło na to, aby z tej strefy płynnościowej spróbować longa. Jak widać, long na razie się ładnie rozwija. Zobaczymy, co z nim dalej będzie. Jeszcze jedna rzecz dla osób, które powiedzą zaraz, że no ale chwilka, tutaj to jest wybite przecież. To jest wybite, no tak, ale to jest wybite, ale to nie ma większego znaczenia. Tutaj dostaliśmy z tego minimalny nowy szczyt, czyszczący jedynie. Plus, jeżeli sobie popatrzymy na ten ostatni trend, który tutaj idzie, tutaj ten swing nas interesuje, bo w nim teraz gramy, no to interesuje nas powtórzenie tej korekty, które wypada dokładnie w tej strefie. Interesuje nas ta struktura. A ta struktura, licząc ruchy główne, wygląda następująco. Tak, tak i tak. Więc dopóki tutaj nie mam wybicia tego dołka, to cały czas pozostajemy tutaj lokalnie, nie patrzymy w lewo, lokalnie na trendzie wzrostowym, który powinniśmy respektować, nie patrząc na to, jak bardzo szalenie wysoko złoto się znajduje. Przechodzimy dalej. Przechodzimy dalej i przechodzimy na metale przemysłowe, na palad i platynę, bo tam się troszkę podziało nam. Na paladzie dostaliśmy bardzo duże świece na zbudowane tym, że poszły plotki o potencjalnych sankcjach kolejnych obejmujących ten metal z Rosji, który jest z jednym z głównych
producentów paladu na świecie, producentów, wydobywców bardziej, tak? Natomiast co tu się stało? Co ja widzę jako analityk techniczny? Ja widzę jako analityk techniczny, że mieliśmy na paladzie trend wzrostowy. Wybaczcie, te kreski to są jeszcze pozostałości po uniwersytecie, który prowadzę w tym momencie dla naszych uczniów, ale my skupiamy się na tym, co jest tutaj na dole. To jest dla nas istotne. I tutaj dostaliśmy zatrzymanie w strefie popytowej, którą tutaj mamy oznaczoną od dawien dawna. I mieliśmy tutaj zatrzymanie ceny, która się mieliła, mieliła, mieliła. Zrobiła nam tutaj, zobaczcie, nowy dołek, ale jak ona go zrobiła? No to jest trendowe wybicie. No nie bardzo, tak? Jeszcze zaznaczyłem zły dołek. O. To nie jest trendowe wybicie. No i dostaliśmy wyjazd do góry, do góry. Padł ten szczyt, który był kluczowy. Ten szczyt. No i teraz zastanawiamy się oczywiście, co dalej, bo ten impuls nie zdołał wybić tego szczytu, który jest absolutnie kluczowy dla struktury globalnej. Nie dostaliśmy jego wybicia, ale tutaj, w tej strukturze już czekamy. Tutaj jest naprawdę dużo, dużo rzeczy. Tu można narysować tyle stref, że jak kolory tęczy. Zobaczcie, jesteśmy w poziomach 1 do 1 już tej korekty. Natomiast ja spodziewam się, że ta korekta dojedzie tutaj niżej. Ale, tak jak mówiłem na grupie dzisiaj, już teraz należy to obserwować. Już teraz należy obserwować, czy ten trend, który tutaj mamy zbudowany, nie zaczyna nam robić, bo jeżeli zaczyna, to znaczy, że już możemy się ruszyć do góry, bo ta strefa tak naprawdę zaczyna się wyżej. Ona się zaczyna już tutaj i my w niej jesteśmy. Tylko najmocniejsze miejsce ja widzę w tym rejonie, po prostu. Ale bardzo ciekawe miejsce, bardzo ciekawy w ogóle się układ narysował na paladzie, bo wyjście takie górą, zwłaszcza takie emocjonalne, nieważne czy na płytkach, na plotkach czy nie, po takiej konsolidacji może zwiastować naprawdę duży, duży ruch do góry. I złamanie tego trendu spadkowego, który nam trwa od, no, od 2 lat. Przejdźmy na platynę w takim razie. Platyna wygląda podobnie, ale nie aż tak interesująco. Platyna też po wybiciu się z takiej, no na cały czas tak naprawdę ciężko mówić o wybiciu, bo tutaj na platynie, zobaczcie, mamy trend boczny cały czas. Tu się nic wielkiego jeszcze nie stało i nie dzieje, więc nas interesują tylko te ruchy wewnętrzne, które się dzieją z niższego interwału. Z niższego interwału docieramy do poziomów powtórzenia tej korekty i docieramy do bardzo mocnego miejsca płynnościowego. Ono też zaczyna się wyżej, tylko że dla nas to nie jest do handlu tutaj, bo to jest za daleko do stop loss. Najsilniejsze miejsce całej tej struktury ja oceniam na to, które wam pokazuję teraz. No i zobaczymy, co tu się stanie w tej strukturze. To, co się tutaj na razie stało, nic w tej strukturze jeszcze nie robi. Zobaczymy, dokąd ten swing doleci. Ja bym chciał bardzo, aby to się wydarzyło w ten sposób, że polecimy sobie tu i stąd dopiero będziemy mieli jakiś wystrzał. Ja to nagrywam jeszcze przed otwarciem sesji amerykańskiej. Natomiast no, spodziewam się dzisiaj, nawet na danych, które będziemy otrzymywać za chwilę, podwyższonego ruchu również na metalach przemysłowych. I skoro mówimy o metalach przemysłowych, to musimy zerknąć sobie na królową tych metali, czyli miedź. Miedź, którą pięknie dała nam zarobić, wam też, bo mówiliśmy o tym sobie na YouTubie, mam nadzieję. No przez to, że niestety, ale nie zaliczyła nam tego poziomu tutaj, to mówiłem, że obawiam się, że teraz stracimy kontrolę nad wykresem i cena nie będzie miała co zrobić, bo będzie chciała tu wjechać, ale coś ją trzyma, że tego nie może zrobić. No i zobaczcie, co się stało od tego czasu, jak to powiedziałem. Dostaliśmy jakąś totalną chimerę. Wejście w trend boczny. Tutaj często ciężko szukać jakichś struktur łajkofowskich, szczerze mówiąc. Może to zaczynać wyglądać leciutko, ale powtarzam i podkreślam, może leciutko na strukturę dystrybucyjną. Na razie nic takiego tutaj nie widzę, co by miało mnie przekonać do handlu tutaj na to, tak? Jedyne, co tutaj można zrobić, to sobie od tego szczytu poprowadzić jakąś linię trendu po korpusach na przykład. No i to obserwować, tak? Jeżeli byśmy chcieli to zrobić od dołu, no to jakby nam to wyszło.
No, tutaj jest tyle dołków, że można to sobie dopasować do wolnej, nie? Tak naprawdę. No nie bardzo, nie widzę tego. Niestety miedź jest tylko i wyłącznie do obserwacji w tym momencie. Ale jeszcze zostało nam kakao. Na kakao mieliśmy, dzięki zresztą czujności jednego z naszych grupowiczów, i mieliśmy wejście tutaj na RSI, na formację świecącą, na wsparcie. Tutaj jest też strefa płynnościowa. No i spróbowaliśmy wejść, bo stwierdziliśmy sobie, że dobra, no wejdziemy tutaj, jest faktycznie to wszystko, co się dzieje, a stop loss jest przecież niedaleko, bo jest tutaj, tak? No i spróbowaliśmy wejść, no i co się okazało? No, nasz take profit był, tu jest teraz już strefa przestawiona na obecne te analizy, które tutaj prowadzę, ale nasz take profit był gdzieś tutaj. No to pięknie wyszedł handel 1 do 3. Na kakale mamy taką sytuację, że po tym złamaniu, tutaj, aha, tutaj jeszcze potem ja się dopatrzyłem tej struktury akumulacyjnej, te resztki już usunę, na niskim interwale, no i faktycznie to nam potwierdziło, pięknie nam podbiegliśmy do góry. I teraz czekamy sobie na to, aż cena dotrze do tej dużej strefy, i tutaj będziemy szukać oznaki zawrócenia i złamania, aby dalej łapać short na kakale zgodnie z obowiązującym trendem. Także dzieje się na surowcach. Podkreślam jeszcze raz, pamiętajcie o tym, jeżeli handlujecie parę do dolara, jeżeli handlujecie ropę, jeżeli handlujecie złoto, euro USD, to naprawdę zachęcam was do zejścia na niższy interwał, nie trzymania dłuższych pozycji, bo jesteśmy w tak newralgicznym momencie, że naprawdę może was w każdej chwili z rynku wywrócić, niezależnie od tego, jak świetną analizę widzicie u kogoś, czy też sami dokonuje. Pamiętajcie o tym, tyle ode mnie i trzymajcie się. Do usłyszenia i mam nadzieję, że do zobaczenia na grupie Gambit Trading.